Wstań. Ćwiczenie będzie polegało na tym. Wymaga bardzo dokładnego podania lotu, bo będziecie stali w tej pozycji, trzymając rakietę jakieś 20-30 cm od siatki. Tu jest ta odległość, dosyć duża. Poczekaj, ja na razie opowiem. Po to, żeby zrobić to, co robiliście przed ostatnim ćwiczeniem, czyli podcinaniu w lewo przez ruch palcami i nadgarstkiem. Podpowiem, bo nie zawsze uda się dokładnie lotkę podać. Czasami trzeba zrobić mały krok do przodu, bądź troszeczkę się cofnąć, żeby trafić w lotkę. Tak? Ustawiamy się tak z rakietą, żeby lotka spadała w tą krawędź bliższą siatkę. Po to, żeby była ewentualnie długa droga podcinania. Wrzuć lotkę. Za blisko. To jest bardzo... Było już jakieś podcięcie, ale teraz zrobimy to. Jak widać, trudno jest podawać tam celu. A i podkręciłem. Lekkie podkręcie, tak? A ci wyżsi, czyli na przykład dziewczyny, Damian z Klaudią, wy dwie będziecie ćwiczyć na tych wysokich siatkach. Pozostali będą ćwiczyć na niskich siatkach. Tak, proszę, parę. Bądź w jednym miejscu będzie trójka. Weźcie sobie po trzy lotki na każdą parę. A trójka weźcie sobie pięć lotki. No i trochę mocniej. Musisz chwycić rakietę. Po prostu złapać tymi palcami. No nie, to robiłaś ręką. Same palce tam mają iść. Zrobiłaś też ręką. Robiłaś taki ruch. O, właśnie. Ten ruch. Już nie. No, już coś było. Tylko nachyl. O, widzisz. Trochę wyżej. Wyżej. Ręka nie stanie. O. I wyżej. Nie zrobię ruchu. Musisz to tarcie zrobić, bo to tarcie jak będzie, to wtedy się obraca. Czyli może się prosto. Super, Damian. Rękę poprowadzę, a ty masz mieć rękę wyjść. To jest to. To kwestia szybkości. Za
dobrze, dobrze, dobrze. Już jest lepiej. Zdecydowanie. To jest minimalny ruch, ale on robi robotę. Za blisko. Lekko. Za mocno. Lekko. Tylko w tym czasie, co potrzeba. Krótki. Ostro. Thank you.
do 13, tylko pan przeciągnął. Mówił, że chciał, żebyście to poćwiczyli.